Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny, niedzielny poranek na naszym nabożeństwie. Cieszę się, że z łaski Pana naszego mogliśmy się zgromadzić. Mamy tę możliwość, słuchajcie. Cieszę się, że Pan Bóg przedłuża nasze dni. Wszystko od Niego zależy, więc wdzięczni jesteśmy Mu za to, że On daje nam życie. On jest źródłem wszelkiego życia. On jest źródłem światłości. Jemu niech będzie oddana chwała. I ja wierzę, że każdy z nas ma w sercu swoim to pragnienie, by dzisiaj uwielbić Boga, by dzisiaj przyjść do Niego, spotkać się z Nim, ale coś, co może dać od siebie, to uwielbić Go. Wyrazić swoją wdzięczność w uwielbieniu, w modlitwach, w dziękczynieniu. Podziękować Mu za wszystko to, co od Niego otrzymujemy, kim w Nim jesteśmy. On jest dobry. On jest naprawdę ponad wszystko. Dlatego niech się wzniesie Jemu cześć i wszelka chwała. Niech się wzniesie Jemu cześć i wszelka chwała. Uwielbi dziś swojego Boga. Oddaj Mu cześć i chwałę. Halleluja. A również miej oczekiwanie, bo Ty Go uwielbiasz. On chce również przychodzić. To jest, słuchajcie, relacja. Ty i Bóg. Przychodzisz do Niego. Ty Go uwielbiasz. On przychodzi, jak mówi Boże Słowo. Mieszka w chwale swojego ludu. On chce Cię błogosławić. Dlatego miej oczekiwania. Miej oczekiwania. Mów do Niego: Panie, ale ja chcę usłyszeć, ja chcę zrozumieć. Ja potrzebuję. Ty mnie wypełni, Ty daj mi pokój. Mów do Niego, mów. On będzie patrzył. On, jak mówi Boże Słowo, patrzy. Patrzy na serca spragnione, na serca pokorne przed Nim i chce dawać, chce błogosławić, więc miej oczekiwanie. Nie tak po prostu, że coś zrobi, tak nic, bez żadnego celu przyszedłem tylko po to, żeby być. Nie. Ja wierzę, że każdy z nas, że tutaj nie ma ludzi przypadkowych, że każdy z nas przychodzi z celem, bo wie, że jego celem, ostatecznym celem jest Jezus Chrystus, przebywanie z Nim w wieczności, a tutaj na ziemi pracowanie nad sobą w łasce i miłości Bożej, by stawać się coraz bardziej do Niego podobnymi. Więc bracie i siostro, za chwilę, zanim zaczniemy śpiewać, grać, przyjdziemy do Pana w modlitwie. Ja błogosławię każdą osobę, która jest na tym miejscu, błogosławię każdą osobę, która uczestniczy w tym nabożeństwie, oglądając nas w przekazie internetowym. Niech Pan będzie w każdym miejscu, gdzie jest każda osoba, która chce uczestniczyć, która chce mieć razem z nami dobry czas. Niech przyjdzie Boża obecność, a my zawołajmy do Pana w modlitwie. Boże Wszechmogący, Ciebie wywyższamy. Ciebie wywyższamy, Panie, i z głębi naszego serca dziękujemy za Twoją wielką miłość, za Twoją łaskę, Panie, za to, że Ty, Wszechmogący Bóg, nieograniczony Bóg, Panie, Bóg, który nie ma początku i końca, spojrzałeś na nas, Panie, nie pozwoliłeś nam zginąć, Panie, ale tak jak stworzyłeś nas na początku, Panie, gdy stwarzałeś świat, na końcu stworzenia swoich dzieł, Panie, stworzyłeś nas i powiedziałeś, że to jest dobre, bardzo dobre, Boże nasz, tak nie pozwoliłeś nam zginąć, nam ludziom, Panie, nie mówię o nas, że my zostaliśmy stworzeni, ale nas jako ludzi, Boże Święty, stworzyłeś nas, Panie, nie pozwoliłeś, byśmy zginęli, pomimo tego, że nasi, Panie, przodkowie zgrzeszyli, że, Panie, odwrócili się od Ciebie, Panie, Ty odnalazłeś nas, Ty dałeś nam, Panie, drogę wyjścia. Posłałeś Zbawiciela, Mesjasza, Odkupiciela i, Panie, jest teraz wyjście z tego, Panie, grzechu dla każdego, kto tylko tego pragnie, kto tego wierzy. I ja dziękuję Ci za to, Panie, że my naprawdę mogliśmy to zrozumieć. Panie, nie sami z siebie, bo jesteśmy tacy mądrzy, ale dlatego, że Ty w łasce i miłości swojej dotknąłeś nasze serca. Ty, Panie, powiedziałeś przez swoje słowo, że to nie my wybraliśmy Ciebie, ale to Ty wybrałeś nas. I, Panie, powiedziałeś więcej, że przeznaczyłeś nas, abyśmy szli, wydawali owoc i chcemy wydawać owoc, Panie, dobry owoc, Boże Święty. Dlatego ja Cię proszę, przyjdź dzisiaj i uzdolnij nas od tego, byśmy Cię uwielbili, do tego, byśmy, Panie, mogli się z Tobą spotkać, byśmy się mogli wypełniać, Panie, słowem, które będzie przekazywane. Przydaj nam wszelkiej łaski, mądrości, Panie, wszelkiego błogosławieństwa. Przydaj namaszczenia, Panie, byśmy mogli, wielbiąc Cię, wchodzić w Twoją słodką obecność. Boże Święty, błogosław każdą osobę, każdego z nas, kto uczestniczy w tym, Panie, spotkaniu. Daj, Boże Święty, byśmy naprawdę mogli się spotkać z Tobą, byśmy, Panie, mogli mieć czas, dobry czas, Panie, intymne chwile z Tobą. Boże Święty, byśmy się nie rozpraszali niczym, ale mogli przyjść do Ciebie, Panie, nie zwracając na nic innego uwagi. Poddajemy się Tobie, błogosławimy Ciebie, wywyższamy Ciebie i chwałę Tobie oddajemy. Uwielbiony bądź. Halleluja. Amen. Sławmy, wychwalajmy, wielbimy Pana Boga naszego. Yeah.
dziękuję Ci. Tyś godzien jest chwały, Tyś godzien jest ci. Uwielbienia godzien, więc dziękuję Ci. Tyś godzien jest chwały, Tyś godzien jest ci. Uwielbienia godzien, więc dziękuję Ci. Zalewały, on powstrzymał je i czyż mi trzeba przyjść.
uwolnij mnie, żebym miał przez co dźwiga brzemię. Za mnie Jezus umarł tam, pośród płomieni był pocieszę. W głębie wód ty wrzuciłeś winy moje, że władzy nade mną nie będzie miał. Bo jeśli nawet te wszystkie dni darowane mi skończą się już dziś, nie pokłonię się już Bogom, co w świecie są. I to wiem, że nie będę nigdy sam, bo się płomieni był ktoś jeszcze. Stanąć obok mnie, wielkie wody zalewały, on powstrzymał je. I czyż mi trzeba przypominać, jak wielka moc jest nim, że po nim pusty grób pozostał. Ta moc we mnie działa dziś, bo się w pomieni pewno cieszę. Cała ziemia drży pod nogami, mury więźni.
Yeah.
Ciebie, Jezu Zaśpiew, o słowo ocalony.
się cofnąć w przeszłości. Nie wiem, co jutro przyniesie dzień, ale wiem, że na tym miejscu z nami Bóg jest, bo obiecał nam. Ja czekam wciąż, aż przyjdzie znów, czy dziś spotkasz ze mną się. Pragnieniem mym Ty jesteś sam, czy znów spotkasz ze mną się. Przechodzę przez dolinę, miłość Twa wszelki rozprasza strach. Tak jak słońce rządzi Ciebie, tak słabości mej objawiasz moc. Czekam wciąż, aż przyjdzie znów, czy dziś spotkasz ze mną się. Pragnieniem mym Ty jesteś sam, czy znów spotkasz ze mną się. Ja czekam wciąż, aż przyjdzie znów, czy dziś spotkasz ze mną się. Pragnieniem mym Ty jesteś sam, czy znów spotkasz ze mną się. Pragnieniem mym Ty jesteś sam, czy znów
spotkasz ze mną się. Panie Boże, nasz Ciebie wywyższamy. Ciebie wywyższamy, Panie. I naszym pragnieniem, naszą potrzebą, Panie, i oczekiwaniem jest to, by spotkać się z Tobą. By, Panie, przebywać blisko Ciebie, by, Panie, uczyć się od Ciebie, by napełniać się wszystkim tym, co Ty nam dajesz. Boże Wszechmogący, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię i tak jak tutaj razem jesteśmy, Tobie, Panie, oddajemy cześć i wszelką chwałę, bo, Panie, godny jesteś wszelkiej czci i chwały, a my, Panie, chcemy dziękować, chcemy Cię wielbić, Panie, bo tak wiele dobrego dla nas czynisz. Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś sensem naszego życia. Dziękujemy Ci, Panie, że gdy przychodzimy do Ciebie, mamy jasne spojrzenie, widzimy, Panie, prawdziwą rzeczywistość. Chcemy, Panie, patrzeć tak, jak Ty uczysz nas patrzeć. Chcemy czuć, jak Ty uczysz nas czuć. Boże Święty, chcemy słyszeć to, co Ty chcesz, byśmy słyszeli. Dotykaj nas, Panie, dawaj do serc naszych te pragnienia, by szukać Ciebie, Panie, by poznawać Ciebie, by zanurzać się w Tobie, Panie, by zatracać się w Tobie i iść ścieżką, którą Ty nas prowadzisz, a Ty, Panie, wiesz, którędy mamy iść. Ty, Panie, zaplanowałeś wszystkie dni życia naszego i chcesz, Panie, byśmy w wieczności spotkali się z Tobą, żyli, cieszyli i radowali się Tobą, Panie, w chwale Pana naszego cudownego Boga. Dziękujemy Ci, że dzisiaj jesteś pomiędzy nami. A teraz prosimy Cię, Panie, mów do nas przez swoje słowo. Chcemy słyszeć Twoje słowo. Mów do nas przez swoje słowo. Ja Cię proszę, Panie, o błogosławieństwo dla pastora, który będzie je przekazywał. Przydaj mu wszelkie łaski, wszelkie mądrości. Daj, Panie, by słyszał Twój głos, Panie, mówił tylko to, co Ty chcesz, by to było powiedziane. Boże, przydawaj wszelkiego namaszczenia, a mam daj, byśmy, Panie, słyszeli i rozumieli. Otwieramy się, Panie, na Twoje działanie. Cudowny, Święty Duchu, Ty wyjaśniaj nam, Ty mów do nas, Ty wkładaj to do naszych serc, a my chcemy przyjmować i uczyć się. Chwała Tobie i cześć, wywyższony bądź uwielbiony. Błogosławimy Cię, radujemy się przed Tobą, bo jesteś taki dobry. Halleluja. Chwała niech będzie oddana Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Alleluja, alleluja, amen. Weźmy Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie i powiedzmy tak, to jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam, bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy Słowo Pańskie. Dzisiaj będziemy poruszać ważny temat dla naszego życia chrześcijańskiego, dla naszego wewnętrznego życia i życia na tej ziemi, w jaki sposób mamy się zachowywać. Jeśli zauważycie, że jest to słowo podobne do pewnego słowa, które kilka tygodni temu głosiłem, to powiem tak. To Duch Święty kazał mi to słowo dzisiaj głosić. Sam się nawet temu dziwiłem, ale ponieważ Duch Święty rozkazuje, więc ja jestem zobowiązany słuchać. Więc przekazuję wam słowo, które mówi o godności chrześcijańskiej. 1 Koryntian 5 rozdział od 7 do 10 wersetu mówi tak. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też
dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele dobre czy złe. A więc dokładamy starań, dokładamy wszelkich starań, wszelkich możliwych starań, ażeby się podobać Bogu, ażeby się podobać Panu. I to, czy jesteśmy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem. A więc nieważne, w jakim stanie skupienia, że tak powiem, jesteśmy, mamy się Bogu podobać. A więc wszystko będziemy w naszym życiu czynić, aby się Jemu podobać, a nie głównie ludziom. Jeżeli podobając się Bogu, będziemy podobać się też ludziom, nic w tym złego. Ale nie przypodobujmy się temu światu, ale przemieńmy się przez odnowienie umysłu naszego i całego naszego życia. Jakie są cechy wyrażające w praktyce codzienną godność chrześcijanina? Codzienną. Ja poruszę takie cztery punkty, które są najważniejsze w naszym życiu. Po pierwsze, uczciwość. Po drugie, rzetelność. Po trzecie, odpowiedzialność. I czwarte, prawdomówność. Pierwsze z nich, uczciwość. Na czym polega uczciwość w życiu człowieka? W życiu, my mówimy, człowieka wierzącego, bo o nas chodzi, o chrześcijan chodzi. Uczciwy człowiek to znaczy sumienny, sumienny w swoim postępowaniu, sumienny, szanujący cudzą własność, niezdolny do oszustwa, człowiek prawy. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, pierwsze dwa wersety mówią tak. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Aby spokojne życie wieść, trzeba mieć konkretne cechy zachowania w naszym życiu, cechy myślenia, cechy działania w sprawach, do których nas Bóg powołał. Mamy być ludźmi pobożnymi i uczciwymi. Chodzi tu o taką uczciwość, która jednocześnie oznacza wyjątkową godność człowieka. Taka uczciwość, która wywiera wpływ na nasze życie i na życie innych ludzi, kiedy jesteśmy uczciwi na sposób Boży, na sposób biblijny, na sposób, którego naucza Bóg. Uczciwość nie dlatego, że nieuczciwość może zostać ukarana, ale dlatego, że tą uczciwość mamy wpisaną w naszą duszę. Ona jest w nas wpisana. Nie dlatego, że boimy się przed karą, ale dlatego, że to po prostu w nas jest. To zostało w nas umieszczone. To już jest taka natura Boża, taka działalność Ducha Świętego w naszych sercach i właśnie tak to wtedy funkcjonuje. Właśnie wtedy tak to działa. Chciałbym podać kilka wskazówek dotyczących uczciwości. Po pierwsze, we wszystkim postępujmy uczciwie, a poziom naszej uczciwości pokazujmy w małych sprawach, w najdrobniejszych nawet sprawach pokazujmy naszą uczciwość. Nie tak, że po prostu machniemy ręką, bo to drobiazg jakiś, bo to nieważne, bo to nieistotne, więc nie musimy się tym przejmować. Zaczynajmy od drobiazgów, od najdrobniejszych rzeczy w naszym życiu. Jeżeli na przykład wypełniając jakiś dokument,
z łatwością wypisujemy inną datę, niż naprawdę jest, to nie nosimy w sobie godności dziecka Bożego, po prostu nie ma w nas uczciwości. Jeśli robimy to łatwo, jeżeli nawet się nad tym mocno nie zastanawiamy, trzeba tak, to robimy tak. Wiecie, mi się przypomina też takie powiedzenie, jak kiedyś pewien żydowskiego pochodzenia człowiek przyszedł, ażeby pracować w jakiejś firmie, bo było zapotrzebowanie w tej firmie na zatrudnienie kogoś, kto pieniędzmi będzie się zajmował, takiego księgowego, uczciwego. No i kiedy ten zatrudniający chciał sprawdzić tego Izraelitę, zapytał się, powiedz mi, ile jest 2 razy 2? A on powiedział, a ile trzeba? I zatrudnił go, bo to o takiego mu chodziło właśnie, księgowego. To nie jest uczciwość. I to nie o to właśnie chodzi w godności chrześcijanina. Musimy to dobrze wiedzieć. Po drugie, bądźmy gotowi płacić koszty naszej uczciwości. Musimy być gotowi zapłacić cenę uczciwości. Chcąc żyć uczciwie, trzeba się z tym pogodzić, że czegoś nigdy nie będziemy mieli. Że będziemy musieli się napracować więcej niż inni. Że inni będą chwaleni, a o nas nikt nawet nie wspomni. Musimy się z tym liczyć. Jeżeli jesteśmy gotowi zapłacić taką cenę, to znaczy idziemy we właściwym kierunku. Po trzecie, róbmy wszystko tak, jakbyśmy to czynili dla Pana, a nie dla ludzi. Kolosan 3 rozdział, 22 do 24 wersetu mówi: słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Jezus zawsze zauważy, kiedy jesteśmy uczciwi. Zawsze zauważy, nigdy nie przeoczy naszej uczciwości. Nawet nie myślmy sobie, że Jezus Chrystus nie zauważy, że jesteśmy uczciwi. Zauważy na pewno i nagrodzi nas za naszą uczciwość. Nie ma tak, że Jezus Chrystus pominie i nie będzie w ogóle zwracał na to uwagi. Bacznie patrzy na każdą uczciwość w naszym życiu. Robiąc wszystko ze względu na Jezusa, gwarantujemy sobie na ziemi pełną uczciwość we wszystkim. Kiedy ze względu na Jezusa coś robimy, to wtedy gwarantujemy, że będzie to uczciwe. Ale też otrzymamy wspaniałą nagrodę. Za uczciwość Jezus Chrystus daje zawsze nagrodę. Wreszcie po czwarte, szanujmy powierzone nam przedmioty i urządzenia. Nawet jeżeli ktoś nie ma zwyczaju szanować swojej własnej wartości, swojej osobistej własności, jeżeli nawet osobiście swoich rzeczy nie szanujesz, to masz obowiązek szanowania własności drugiego człowieka. Jeśli lekceważysz to, co jest twoje, wiedz, że nie wolno ci tego robić z rzeczami, które są tobie powierzone przez właściciela. A więc pamiętajmy,
do tego należy też uczciwość. I po piąte, ponośmy konsekwencje swoich błędów i niedopatrzeń. Nieraz nam się zdarza zrobić jakiś fałszywy ruch, o czymś zapomnieć, coś uszkodzić, zniszczyć lub zaprzepaścić. Nie przechodźmy do porządku dziennego nad niewyjaśnionymi sprawami. Nie unikajmy konsekwencji swoich błędów i niedopatrzeń. Uczciwość to jest cecha absolutnie wymagana w życiu prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa. Uczciwość jest absolutnie wymaganą cechą w życiu twoim i moim. Nie możemy powiedzieć, że to jest jedna z rzeczy, które mogę sobie wybrać. Albo będę uczciwa, albo będę taki, albo będę taki. Będę miał dużo miłości, ale będę nieuczciwy. To tak nie ma. To jest wymagana cecha i musimy do tego się przystosować. Niech uczciwość nie znaczy tylko poczciwość. To nie wystarczy, że ludzie będą o nas mówić, jakiś to poczciwy człowiek. To jest za mało, bo poczciwość to jest zupełnie inna cecha niż uczciwość. A więc rozważmy to w życiu naszym. Następny punkt, który na początku wiezie nas kilka przystanków, tramwajem lub autobusem. Jak możemy nie zapłacić mu, kasując bilet? Jak możemy nie zapłacić? Wiecie, ja pamiętam, jak jeszcze byłem studentem i w Warszawie jeździliśmy autobusami czy tramwajami na uczelnię czy z uczelni. Bardzo często spotykało się taki widok, że student chce wejść do autobusu, a stamtąd wychodzi student i swój bilet oddaje temu, który wchodzi. Bilet jest. A czy zapłacone jest? No nie. Bo to on zapłacił, a ten, który bierze, nie zapłacił. A więc pewne rzeczy nawet umykają naszej uwadze. Pewne rzeczy nawet nie robią na nas żadnego wrażenia. A to nie jest odpowiedzialność. Musimy być odpowiedzialni za to, co robimy w tym świecie. Kto na podstawowym poziomie nie jest odpowiedzialny i nie dba o to, aby się takim stawać, nie może otrzymać żadnej odpowiedzialności poważniejszej. I o tym mówi Słowo Boże. Pierwszy Tymoteusza, 3:5 mówi tak, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Zwróćmy uwagę i bacznie pomyślmy o tym, co tu jest powiedziane. Tu jest powiedziane, że nie będzie mógł pracować w kościele. Jesteś zainteresowany jakąś pracą w kościele, jakąś służbą dla Pana? Jeżeli na podstawowym poziomie będziesz uchybiać, to ci Bóg tej rzeczy czy tej służby nie powierzy, bo nie jesteś odpowiedzialny. Dlatego zwróćmy na to uwagę. Niektóre rzeczy są ważne w naszym życiu i musimy na nie zwracać uwagę. I wreszcie chciałbym poruszyć ten punkt ostatni, który tam wymieniłem, mianowicie prawdomówność. Każdego dnia stajemy w obliczu wielu sytuacji, kiedy wygodniej jest nie powiedzieć prawdy.
powierzane są nam czasem tajemnice. I ktoś chce nas wciągnąć w konieczność kłamstwa i mówi, tylko nie mów, że to wiesz ode mnie. Wiesz o tym, że to jest nieuczciwość? I ty, mówiąc jakiejś osobie złe rzeczy, jednocześnie zobowiązujesz tą osobę, żeby kłamała. Zobowiązujesz. Inaczej mówiąc, tylko pamiętaj, żebyś skłamał. Pamiętaj o tym, żeby skłamać. Jeżeli nie chcielibyśmy, aby ktoś usłyszał to, co o nim mówimy, to lepiej tego wcale nie mówmy. Lepiej tego nie mówmy. Nauczmy się takiego sposobu postępowania. Nie wiążmy też w sumieniu naszych przyjaciół, zobowiązując ich do milczenia lub naciągania faktów. I to nie odsyłaj do kogoś i nie mów, to on, to ona tak robi. Spójrz na siebie, przemyśl wszystkie swoje postępki i zdaj sobie sprawę, czy zdarzyło ci się coś takiego, czy zdarza się ci coś takiego, czy może jest to nagminne. Cały czas to występuje w twoim życiu. Zastanówmy się nad tym, bo to jest ważne i Bóg nas upomina i Bóg nas naucza, abyśmy w ten sposób nie postępowali. Prawdomówność to ważny punkt honoru chrześcijanina, który owocuje pokojem duszy i radością. Trzeci list Jana, pierwszy rozdział, czwarty werset mówi tak. Ostatnio polubiłem trzeci list Jana. Bardzo się cieszę, że mogę tam częściej sięgać. I ten werset mówi tak. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Jan mówi, nie ma dla mnie większej radości. A więc to jest największa radość, jeśli chodzi o dzieci Boże. Jeśli chodzi o nawróconych ludzi. Kiedy żyją w prawdzie. Jawność czynów i słów to codzienna praktyka godna dziecka Bożego. Codzienna praktyka godna dziecka Bożego. Prawość to cnota, która w tym świecie wydaje się nie popłacać. Przez swoją uczciwość zostajemy bardzo często daleko w tyle. Psalm 73, werset 13 mówi tak. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Czy na próżno? Nie, nie na próżno. Prawość jest bardzo cenna w oczach Pana. Prawość jest bardzo cenna w oczach Pana. Niech żyjący na co dzień w prawości przypomną sobie słowa, które są zapisane w Psalmie 15. Tam czytamy tak. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćbym złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych
nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. A więc jeśli chcemy się nie zachwiać, jeśli chcemy żyć przed obliczem Bożym w mocy Ducha Świętego, jeśli chcemy chodzić w mocy naszego świętego Pana i cudownego Króla, musimy nauczyć się żyć według tych wzorców, o których Pismo Święte mówi. Prawość jest doceniona i zostanie nagrodzona przez Boga. Niestety nieraz bywa tak, że wierzący ludzie wcale nie pozostają w tyle. Są niestety niezłymi cwaniakami. Są nierzetelni i nie dotrzymują słowa. Mało tego, potrafią oszukać i prześcignąć nawet największych oszustów tego świata. Zdarza się, że wiemy, że ktoś był wierzący, a później postępuje w taki sposób, że cały świat zaczyna o nim wiedzieć, jakim to jest oszustem. I tu można by wymieniać nazwiska, ale ja tego nie zrobię. Bo skoro ja znam te nazwiska, to wy również. Musimy się nauczyć uczciwego postępowania w tym świecie. Musimy się nauczyć poczciwości, musimy się nauczyć uczciwości. Musimy się nauczyć odpowiedzialności, rzetelności i prawdomówności. To są rzeczy, o które trzeba walczyć, do których trzeba zmierzać. To, że wierzący mogą nawet prześcigać w oszustwach największych oszustów w tym świecie, tak nie może być. To wielka ujma uczyniona dla Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nasz standard to ma być prawość. Nośmy w sobie, okazujmy na co dzień tą chrześcijańską postawę. Bo tego oczekuje od nas nasz Bóg. Bóg oczekuje, że będziemy chodzić Jego drogami, że będziemy naśladować Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, jak chodził po tym świecie, oszukiwał ile tylko się wlazło. Czy tak? Był absolutnie doskonały we wszelkiej uczciwości. Nigdy nie mówił też niezgodnie z prawdą. Dlatego też rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. On mi się podoba. Mam w nim upodobanie. Lubię go i kocham go. Czy Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, może o tobie tak powiedzieć? No właśnie, zastanówmy się. Bo może całkowicie lekceważymy tą pełną troski Bożą naukę, która mówi, abyśmy byli w tym świecie uczciwi. Abyśmy się stali przykładem do naśladowania, jeśli chodzi o uczciwość. Abyśmy na niczyją pomoc nie byli zdani, ale czynili tak, jak Bóg nam mówi. Czy może zamydlamy sobie oczy i zamydlamy oczy komuś? Dlaczego się tak mówi mydlić oczy? Bo wtedy nic nie widzisz. Tylko pieczenie czujesz i nie możesz powiek otworzyć. To jest mydlenie oczu. Pokazujesz niby, że jesteś taki wspaniały, ale nie chcę, żeby cię dokładnie prześwietlili i sprawdzili.
To jest tak, jakby kierowca jechał samochodem, zatrzymała go policja do kontroli i kazała mu balonik dmuchać. A on zapewniał, przysięgał, słowo honoru dawał, że naprawdę jest trzeźwy. No i policjant posłucha, nie, no tak, no jak pan tak przysięga, to na pewno. Albo może powiemy, proszę władzy, jak to nieraz ludzie mówią, ja jestem duchownym. A no tak, no to już rozumiem. To znaczy, że na pewno pijany. Czy nie jest tak czasem? Czy my jako wierzący ludzie wystarczy, że powiemy słowo honoru? Bo może się okazać, że w ogóle honoru nie mamy. Jak się pomylimy, to prawdę powiemy. Dlatego właśnie trzeba zacząć pracować nad sobą. Trzeba zacząć wkładać serce w to, aby być człowiekiem po Bożemu, czyli pobożnym. To znaczy pobożny. Pobożny to nie ten, który tylko ręce składa i przeżegna się. To nie ten, który nawet pomodli się modlitwą Ojcze Nasz. I okaże się, że zna tą modlitwę. Nawet zna. Jaki pobożny. Pobożny jest ten, który żyje po Bożemu. To znaczy według Jego słowa. Według tego, co Pismo Święte mówi, abyśmy czynili. Słowo Boże mówi, że jeżeli ty połóż rękę na sercu i powiedz, jeżeli ja wiem, jak dobre rzeczy czynić i nie czynię, to mam grzech. Jeżeli ja wiem, jak dobrze czynić, a nie czynię, to mam grzech. Tak mówi Słowo Boże. Nie ja to powiedziałem. Słowo Boże tak mówi. Dlatego właśnie trzeba włożyć wysiłek. Wiecie dlaczego? Bo Jezus Chrystus wkrótce przychodzi po swój Kościół. A Jego sąd zbliża się. Dlatego przygotujmy się. Zapalmy nasze lampy, bo oto rozlega się głos, oto oblubieniec idzie. Dlatego Twoja lampa musi płonąć. Musi płonąć. Musisz pokazywać świadectwo ze swojego życia, że jesteś odpowiedzialnym dzieckiem Bożym. Odpowiedzialnym, rzetelnym, że jesteś prawdomówny, że pokazujesz wszystko to, co Bóg chce widzieć w twoim życiu. Czy gotowi jesteśmy na taki sposób postępowania, na taki sposób życia, aby szukać Boga i społeczności z Nim. A jeśli coś uczyniłeś nie tak, jeśli coś powiedziałeś nie tak, jeśli mówisz i się nie wypełnia, masz odwagę, aby stanąć i powiedzieć: skłamałem. Albo jakieś inne okoliczności wpłynęły na to, że nie stało się tak, jak mówiłem. Pamiętacie, co Stary Testament mówi na temat proroków, którzy mówią, a ich słowo się nie wypełnia? Co trzeba było z nimi zrobić? Nie wiecie, ukamionować.
Tam pod drzwiami podłożony jest jeden kamień. Kto z was bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. A później za nim drugi, i trzeci, i czwarty. Bóg jest Bogiem miłosierdzia, tak. Ale czeka na naszą pokutę. Czeka, żebyśmy się odwrócili od złego, a czynili dobrze. I niech to Pan sprawi przez Ducha swojego Świętego. Tego naprawdę potrzebujemy w naszych sercach, w naszym życiu, w naszym chodzeniu przed obliczem Bożym. Jak czytaliśmy na początku, abyśmy się Panu naszemu podobali, kiedy jesteśmy w ciele, uszczypnij się, jesteś w ciele, czujesz, to jesteś w ciele. Jeśli będziesz poza ciałem, to też masz się Jemu podobać. Pamiętaj o tym. To jest ważne. A teraz przystąpimy do stołu Pańskiego. Wszyscy nieczyści nie mogą. I dlatego też powstańmy, będziemy się modlić, aby Pan nas oczyszczał. A jeżeli nie zdążyliśmy kogoś przeprosić, szybciutko przeprośmy, abyśmy byli pojednani przed Bożym obliczem. Abyśmy mieli łaskę i miłosierdzie Boże we właściwym czasie. Panie nasz i Boże, jesteśmy przed Twoim obliczem. Jesteś naszą cudowną światłością. Jesteś naszą miłością, naszą dobrocią, naszym miłosierdziem, naszą łaską. Panie, wszystkim dla nas jesteś. Ale my często, Panie, stajemy się udawać, że nie jesteś dla nas nikim. Naszym postępowaniem, naszym zachowaniem często poświadczamy, że nie masz żadnego wpływu na nasze życie. Ale my chcemy to zmienić, Panie. Pragniemy, aby Twoje Słowo, Twój Duch Święty wpływał na nas, przemieniał nas i kształtował nas. Panie, bądź garncarzem. A daj, żebyśmy my, nasze serca, jako ta glina, poddali się kształtowaniu Twoich rąk. Abyśmy żyli tak, jak Ty nam nakazujesz. Jak Ty nam radzisz, Panie. Oto do Ciebie wołamy i prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Na Ciebie czekamy i do Ciebie wołamy. Prowadź nas, Panie. A teraz prosimy Ciebie, daj, Panie Wszechmogący, Twoje przebaczenie do serc naszych. Oczyść nas, omyj nas krwią swoją przenajświętszą, żebyśmy naprawdę mogli wyciągnąć nasze ręce i godnie spożywać z Twojego stołu. A braci, którzy będą usługiwać przy tym stole, błogosław, błogosław, namaść, użyj na swoją chwałę, Panie, aby byli w tej pozycji, w której Ty, Panie Jezu, byłeś, kiedy swoim uczniom podawałeś pamiątkę Twojej wieczerzy. Panie nasz, prosimy Ciebie o to z całego serca. Bądź wywyższony i bądź błogosławiony. Hosanna, halleluja. Amen. Prosimy Was, bracia. Będziemy teraz obchodzili pamiątkę ostatniej wieczerzy Pańskiej, kiedy Jezus wraz ze swoimi apostołami łamał się chlebem i winem tuż przed swoją męką i przed swoją śmiercią. Zanim zaczniemy, przeczytamy fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 22. Będziemy czytać od wersetu 14. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim.
i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. Wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Za chwilę brat Roman poprowadzi nas w modlitwie, a my módlmy się wraz z bratem Romanem. Dziękujmy naszemu Panu, Zbawicielowi, za to ciało i za krew, jakie oddał na krzyżu za każdego z nas. Halleluja, wielki Boże. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, pod którą żyjemy. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć, którą Ty obdarzyłeś nas, Panie. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, którego Ty poświęciłeś, aby umarł za nasze grzechy, aby wziął wszystkie grzechy nasze, Panie, nasze choroby, nasze cierpienia i zostawił to wszystko na krzyżu. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie, też za Twojego Ducha Świętego, którego Ty nam pozostawiłeś, abyśmy godnie żyli na tej ziemi, Panie. Jak mówił pastor, abyśmy godnie żyli, abyśmy byli takimi prawymi chrześcijanami, Panie. Abyśmy byli przez to rozpoznawani, że jesteśmy uczciwi, że jesteśmy prawi. My żyjemy, Panie Boże, w dziwnych czasach teraz, Panie, gdzie prawda nie jest prawdą, gdzie białe jest czarne, gdzie czarne jest białe. Ale Ty, Panie, zostawiłeś nam Ducha Świętego, zostawiłeś nam Pismo Święte, abyśmy badali wszystko, abyśmy wszystko, co nam się nie zgadza, badali z Pismem Świętym. I wtedy nasze drogi się wyprostują, Panie. Ja Ci dziękuję za to, Panie. Dziękuję Ci za Twojego Syna, którego Ty, Panie, poświęciłeś, który miał moc umrzeć, miał moc wstać z grobu, Panie Boże. Miał moc wstać z grobu i żyć między nami, Panie. Pokazać, że On jest największy, On jest najświętszy, Panie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za ten chleb, Panie Boże, który Ty rozdzielasz między nami, abyśmy z czystymi dłońmi i z ufnością do Ciebie, Panie, sięgali po Niego i błogosławili Ciebie, Panie, na wieki wieków. Halleluja, amen.
A gdy było po wieczerzy, Jezus wziął kielich i błogosławiąc go, mówił do swoich uczniów: to jest kielich nowego przymierza we krwi mojej, która się wylewa za wielu na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na pamiątkę moją. Brat Marcin nas poprowadzi. Panie, błogosławimy Cię, uwielbiamy Cię, wywyższamy. Bo Ty jesteś naszym Panem, jesteś naszym Bogiem, jesteś naszym Królem, Panie. Ty nas stworzyłeś. Ty nas, Panie, obmyłeś swoją przyjętą świętą krwią, Panie, i Ty nas zbawiłeś. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nie pozostałeś u swojego Ojca, ale zszedłeś na ziemię i byłeś jednym z nas. Panie, pokazałeś nam, jak mamy żyć. Nauczałeś nas, Panie, dokonywałeś cudów, a w końcu za nas, Panie, umarłeś. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje poświęcenie, za Twoją ofiarę, Panie, za to, że to Ty, wielki Bóg, stałeś się nami, człowiekiem. Ale dziękujemy Ci przede wszystkim za to, że Ty zabrałeś wszystkie nasze grzechy, słabości, choroby na krzyż. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że to Ty zwyciężyłeś krzyż, że śmierć, Panie, Cię nie pokonała. Ty pokonałeś szatana, Ty pokonałeś diabła, Panie, który o nas nie dba, tylko wręcz przeciwnie, on chce naszej zguby i cieszył się na nasze grzechy. Ale to Ty, Panie, to Ty dałeś nam wolność, to Ty dałeś nam zbawienie i za to Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty siedzisz po prawicy swojego Ojca. Dziękujemy Ci, że Ty za nami orędujesz i wstawiasz się. Ty nas tak ukochałeś, umiłowałeś. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci też za ten czas, dzisiejszy czas, kiedy my możemy wspominać, Panie, to, co dla nas uczyniłeś. Gdzie możemy wspominać Twoje zwycięstwo. Gdzie możemy wspominać, Panie, Twoją krew, Panie, przelaną na krzyżu, przenajświętszą krew, Panie, która oczyszcza nas tu i teraz, w dniu dzisiejszym. W każdej chwili, Panie, kiedy my się do niej odwołujemy. Dziękujemy Ci, Panie, bo dzięki Tobie stajemy się bielsi niż śnieg. Czyści, Panie, tacy, którymi Ty chcesz nas oglądać. I teraz prosimy Cię, błogosław wino. Wino, które symbolizuje Twoją krew, Panie. Przenajświętszą krew. Błogosław każdą osobę. A Tobie niech będzie dana wszelka chwała, cześć. Bo Ty jesteś naszym Panem, wspaniałym Bogiem. Halleluja. Amen. Thank you.
Panie nasz i Boże Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie, wielbimy Ciebie, Panie, oddajemy Tobie cześć i chwałę. I dziękujemy Ci za to, że troszczysz się o każdego z nas. Dziękujemy Ci, o Panie, że znasz każdego z nas po imieniu. I dbasz, Panie, o to, abyśmy chodzili w czystości. Boże Wszechmogący, Ty po to przyszedłeś na świat, aby poprzez swoją śmierć, poprzez swoją ofiarę, Panie, zgładzić wszelki grzech, wszelkie nasze niedoskonałości. I w Tobie, Panie, mamy zbawienie, i w Tobie mamy obietnicę życia wiecznego, Jezu Chryste. Sami nie bylibyśmy w stanie zapracować, Panie, na to, aby Boże, zadośćuczynić Ci za wszelkie nasze grzechy, za to, że przekroczyliśmy, Panie, Twoje Boże ustawy i Twoje prawo. I Ty doskonale o tym wiedziałeś, dlatego dałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Boże Wszechmogący, Ty stałeś się dla nas barankiem ofiarnym, barankiem paschalnym, za co Ci dziękujemy, Boże. Bo mamy obietnicę, że posiądziemy niebo, jeżeli tylko zaufamy, Boże, Tobie. Jeżeli oddamy Tobie swoje życie i będziemy, Boże, wyznawać Tobie nasze grzechy, to Ty już nam je odpuszczasz, odpuściłeś, Panie, Ty już za nie umarłeś. Za to wielbimy Ciebie i błogosławimy, za to, że tak troszczysz się o nas. Chwała Tobie na wieki wieków. Amen. Amen. Kochani, zanim będziemy śpiewać, to jeszcze wzniesiemy modlitwę z namaszczeniem. W zasadzie dwie osoby potrzebują namaszczenia, dlatego poproszę pastorów i starszych zboru, aby przyszli tutaj. I poprosimy brata Leszka na środku przodem do sali. Panie nasz i Boże, skierujcie Wasze ręce w Jego stronę. Panie nasz i Boże, przynosimy naszego brata przed Twoje oblicze i Ciebie prosimy, Panie, abyś wrócił tą funkcję zdrowotną w jego organizmie. Daj, Panie Wszechmogący, żeby to było Twoje działanie w potężnej mocy, w potężnej sile i w potężnym zwycięstwie nad wszelką słabością ciała. Boże nasz Wszechmogący, to Ty możesz dać w swojej mocy rozwiązanie. To Ty możesz dać mądrość, to Ty możesz dać swój pokój, to Ty możesz dać swoje zwycięstwo. Dlatego, Panie, w Twoim imieniu błogosławimy naszego brata. Panie, słowo Twoje mówi, abyśmy wkładali ręce, namaszczali, wkładali ręce i modlili się z wiarą. A Ty dasz rozwiązanie, Panie. A Ty dasz swoją łaskę i swoje miłosierdzie. Dlatego przynosimy naszego brata na rękach naszych modlitw i wierzymy i ufamy Tobie, Panie, że jego potrzeba zostanie zaspokojona. Bądź wywyższony i bądź błogosławiony. Hosanna, halleluja, amen. Amen. Niech Cię Bóg błogosławi. Dawid, prosimy. Dawid potrzebuje uzdrowienia, dlatego będziemy przynosić go na rękach naszych modlitw. Będziemy się modlić, a wszyscy skierujcie ręce w jego stronę i błogosławcie go w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wielki Bóg, wielki Pan, cudowny Król, Wszechmogący Odkupiciel, Ty masz moc, Ty masz zwycięstwo.
Ty pokonałeś złego. Panie, dlatego w Twoim imieniu stajemy przed Twoim obliczem i przynosimy naszego brata przed Twoje oblicze. Błogosławimy go w Twoim imieniu. Niech będzie błogosławiony. Ty powiedziałeś, abyśmy się o niego modlili. Ty powiedziałeś, abyśmy przynieśli tą sprawę przed Twoje oblicze. Ty wypowiadasz się przez swoje słowo, wypowiadasz się też przez słowa prorocze. Dlatego, Panie, ufamy Tobie i trzymamy się tego słowa rema, które Ty wypowiedziałeś. Trzymamy się i wierzymy Tobie z całego serca. I wierzymy, że Twoje błogosławieństwo spłynie na Dawida. W mocy Ducha Twojego Świętego bądź wywyższony, wielki Panie i cudowny Królu. Amen. 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 Teraz poproszę grupę uwielbiającą. Mam tutaj kilka czekoladek, więc tak. Czy jest może Błażej? Nie ma. Jacka Babuli? Jest Jacek? Czy dla Anny może ktoś przekazać? To przekażcie tam dla... Jacek jest... Marka, Misiejuka, nikogo nie ma? Czy jest ktoś? Nie ma. Dobra. To wszystko. Śpiewajmy na chwałę Pana i w czasie śpiewania pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę, a ja przypominam o uroczystości, która się zbliża. 18 września mamy chrzest i święto żniw. Duch Chrztu będą w tej chwili, wiemy już, będą przystępowały dwie osoby. Także doszła jedna osoba, siostra Kasia. Cieszymy się bardzo i błogosławimy ją w imieniu Pańskim. I brat Jakub, to wiemy o tym. Także będziemy ich chrzcić w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak jak Słowo Boże nakazuje. Pamiętajmy, że na uroczystość już zbieramy środki, abyśmy zrobili wspólny posiłek po 20 zł od osoby dorosłej i 10 od dzieci. Siostra Ela będzie zbierała, także nikt stąd nie wyjdzie, póki nie da. To oczywiście jest żart, ale starajmy się jak najszybciej, żebyśmy wiedzieli, ile mamy środków do dyspozycji. Rodzina z Ukrainy, uchodźcy są zwolnieni z tej opłaty, także to dla Was przekazuję już, żebyśmy wiedzieli o tym. I śpiewajmy na chwałę Pana naprawdę z radością, naprawdę z radością, pełni pokoju i będziemy się na koniec jeszcze modlić. Kto dzisiaj prowadzi modlitwę? Maciek, to dobrze. Śpiewajmy na chwałę Pana. Yeah.
Panie nasz i Ojcze, Jezu Chryste, Tobie niechaj będzie cześć i chwała i wszelkie uwielbienie, Panie. Dziękujemy Ci za ten wspaniały niedzielny poranek, kiedy mogliśmy zacząć ten dzień właśnie od spotkania z Tobą tutaj na tym miejscu. Ty nas, Panie, zgromadziłeś tutaj, poruszając nasze serca, Boże. Ty nas, Boże, zabrałeś z tego świata, w którym wcześniej chodziliśmy, pełnym grzechu, i postawiłeś nas, Panie, na tym miejscu, na miejscu, w którym w specjalny sposób działasz i dotykasz każdego z nas. I wiemy, Panie, że byłeś obecny na tym miejscu, bo tak mówi Twoje słowo, ale też czuliśmy to w sercach naszych, że, Panie, przechadzasz się swoim duchem i dotykasz nas, kiedy wielbimy Twoje wspaniałe imię, śpiewając Tobie pieśni uwielbienia, kiedy słuchamy, Boże, Twojego słowa. I dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, za Twoje słowo, które nam dałeś. Dziękujemy Ci za to, że prowadzisz nas, Panie, za rękę przez ten świat, wskazując bardzo dokładnie, jak powinniśmy postępować, a czego powinniśmy unikać, aby podobać się Tobie, Panie, abyśmy mogli wziąć od Ciebie więcej, aby móc, Panie, wejść w Twoje Boże powołanie, abyś mógł uczynić z nas doskonałe naczynia, Panie, naczynia do rzeczy zaszczytnych. Boże Wszechmogący, przychodzimy też na to miejsce, żeby dziękować Tobie za to, jak wspaniale działasz w życiu każdego z nas. Dziękować i prosić, Boże, abyś nas uzdrowił, abyś rozwiązał nasze problemy, bo wiemy, Boże, że jesteś tym, który wysłuchuje. Wiemy, że jesteś tym, który odpowiada. Panie Wszechmogący, brat Marcin przychodzi przed Twoje oblicze i my wraz z nim prosimy o jego żonę, prosimy o ciążę, która dobiega końcowi, prosimy, Panie, o poród i prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił. Abyś błogosławił to dziecię, abyś błogosławił ten poród i błogosławił mamę. Boże Wszechmogący, bo jeśli Ty nie dotkniesz, jeśli Ty nie pobłogosławisz, to w naszym życiu nic nie jest możliwe. Ale wiemy, Panie, że opiekujesz się swoimi dziećmi. Wiemy, Panie, że masz o nas staranie i błogosławisz. Dlatego w szczególny sposób błogosław żonę brata Marcina, błogosław, Panie, ten stan, w którym się znajduje i daj, Panie, aby bez najmniejszych komplikacji donosiła to dziecko do dnia porodu. Daj, Panie, błogosławieństwo w dniu porodu. Daj, Panie, mądrość lekarzom i daj, Panie, też, aby szybko doszli do zdrowia, aby dziecię było zdrowe, abyśmy wszyscy mogli się cieszyć, Panie, kiedy przyprowadzą je na to miejsce. Brat Robert prosi Ciebie, Boże, o to, abyś wysłuchał jego modlitwy i dał mu, Panie, urlop w pracy. Panie Wszechmogący, prosimy Ciebie wraz z naszym bratem, abyś dał mu przychylność jego pracodawcy. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił tę sprawę. Wiemy, że brat pracuje ciężko i długo, ale Ty, Panie, jesteś tym, który wysłuchuje. Ty jesteś tym, który spełnia ludzkie potrzeby, ludzkie marzenia. Boże Wszechmogący, błogosław naszego brata w pracy. Daj mu tą rzecz, jaką jest urlop. Daj mu, Panie, odpocząć i poprzebywać ze swoją rodziną. Boże Wszechmogący, siostra Irena prosi Ciebie o pomoc, gdyż pokrywa swój dom dachem i my wraz z siostrą błogosławimy, Panie, tę pracę i prosimy Ciebie, abyś dał, Panie, wszelkie błogosławieństwo, jakie jest potrzebne, aby tę pracę dokończyć i aby dokończyć je, Panie, bez najmniejszego problemu. Siostra Joanna, dziękuję Ci, Panie, za to, że uśmierzyłeś jej ból i jest on zdecydowanie mniejszy. Modliliśmy się, Panie, o to i Ty błogosławisz i Ty wysłuchujesz, Boże. Dziękujemy Ci za to, że dotykasz się naszej siostry, że błogosławisz i uśmierzasz, Panie, ból. Tobie niechaj będzie cześć i chwała. Siostra Jadwiga prosi o to, Panie, aby się wzmocnił, aby się uzdrowił. Jezu Chryste, Ty znasz nasze ciało, Ty wiesz, jakie są nasze potrzeby. Ty wiesz, Panie, co nie funkcjonuje w nim dobrze i co należy poprawić. I my przychodzimy, Panie, do Ciebie z prośbą, abyś dotknął się ciała siostry Jadwigi, aby się uzdrowił. Abyś zabrał, Panie, od niej wszelkie choroby, które ją trapią, Panie, bo te choroby nie są od Ciebie. I Ty, Panie, powiesz tylko słowo i one przeminą, one odejdą. Siostra Beata dziękuję za Gabrysia, za chłopczyka, o którego, Panie, wielokrotnie modliliśmy się na tym miejscu. Dziękujemy Ci, Panie, za Gabrysia, ponieważ docierają do nas informacje, że on z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. Modliliśmy się, Panie, o to, abyś darował mu życie, abyś, Panie, błogosławił przeszczep szpiku i to miało miejsce, Boże. I modliliśmy się o to, aby on
zyskiwał na zdrowie, aby dochodził do siebie i to właśnie się działo i prosimy Cię, Panie, cały czas, abyś go uzdrawiał do samego końca i widzimy tego efekty i dziękujemy Ci, Panie, że wysłuchujesz tych modlitw. Dziękujemy Ci, że błogosławisz w tak szczególny sposób tą całą rodzinę i dziękujemy Ci, Panie, za to, że zachowałeś to dziecko i ono żyje wśród nas. Dzięki Ci, o Panie Wszechmogący. Panie nasz, dziękujemy Ci również za nasz kraj. Dziękujemy Ci za to, że żyjemy w pokoju, że nie musimy się martwić, Panie, o wojnę, o terroryzm. To jest Twoje błogosławieństwo. I prosimy Cię, Panie, o więcej tego błogosławieństwa. Prosimy Ciebie, abyśmy mogli żyć w pokoju. Abyś dał mądrość wszystkim rządzącym, którzy stoją u steru władzy, Panie. Bo taka jest Twoja wola, abyśmy się o nich modlili, aby dobrze nam się wiodło, Panie. Dlatego prosimy Cię, błogosław ich, błogosław naszemu kraju, błogosław nam, Panie Wszechmogący, błogosław naszych sąsiadów Ukraińców i powstrzymaj, Panie, ten terror i tę wojnę, która ma miejsce tam za granicą. Błogosław, Panie, ten naród, aby mogli wrócić do życia w pokoju. Panie, zatrzymaj to wszystko, co tam się dzieje. Nie pozwól, Panie, aby moce szatańskie niszczyły ten kraj i niszczyły tych ludzi. Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za naszą budowę w Styżyńcu. Za to, co udało się do tej pory zrobić, dzięki Twojemu wspaniałemu błogosławieństwu. Ty, Panie, rozpocząłeś to dzieło i my wierzymy, że Ty je dokończysz. Dlatego prosimy Ciebie, abyś błogosławił wszystkie osoby, które trzymają pieczę nad tym dziełem, wszystkie osoby, które tam pracują, wszystkie osoby, Boże, które łożą finansowo na to Twoje dzieło. Prosimy Ciebie, abyś dał nam finanse, abyśmy mogli pracować nieprzerwanie dalej. Prosimy Ciebie, abyś błogosławił tę budowę, Panie Wszechmogący, abyśmy mogli się tam zgromadzić, aby mogli przychodzić ludzie z okolicznych miejscowości, tak jak to sobie, Panie, zaplanowałeś. Prosimy Ciebie również, Boże, abyś błogosławił dzisiejsze nabożeństwo w Międzylesiu. Wszystkich tych, którzy się tam udają. Abyś, Panie, dotykał ich swoim duchem, dotykał swoje serce, aby to było wspaniałe, szczególne nabożeństwo. Błogosław nam, Panie, też, gdy będziemy udawać się do naszych domów, ale też cały nadchodzący tydzień, Boże, abyśmy nie zapominali o Tobie, abyśmy wszystkie sprawy powierzali Tobie. I pozwól nam, Panie, spotkać się ponownie na tym miejscu. Amen. Amen. Cieszymy się bardzo i wiele radości nam Bóg dał na tym miejscu dzisiaj. Dlatego radośnie idziemy do naszych domów, ażeby dalej świętować obecność naszego Pana w naszym życiu. Dlatego niech Was wszystkich Bóg błogosławi. Pojedziemy jeszcze na nabożeństwo popołudniowe o godzinie 15 w Międzylesiu. Zapraszamy serdecznie, ale też zapraszamy w tym tygodniu na środę na to miejsce na godzinę 19, na piątek na godzinę 18 i w niedzielę na godzinę 10 rano. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi i do zobaczenia w imieniu Pańskim.